Drzazga to jest najlepsza rozpałka, wiecie? I zamkniemy sobie. Przymkniemy sobie trochę klapę. W kominku ładnie się pali. Jest bardzo cieplutko. Na termometrze mamy na razie 9 stopni. Ale przy kominku, tutaj gdzie siedzę, to jest na pewno około prawie 18 stopni. I wiecie, marzy mi się takie krzesło bujane. Sobie kiebabkę robić, piwko pić wieczorem. Jak jesteście chorym, to wiecie, wygrzać się. Taki kominek to jest, wiecie, daje fajna sprawa. I dzisiaj wpadłem na pomysł. Niedługo są święta. Na dworze śniegu nie ma. I chyba zrobię jakiegoś bałwana na święta. Z desek. Już sobie przygotowałem materiał. Wiecie, wytniemy sobie trzy takie koła. Jedno większe, drugie mniejsze, trzecie mniejsze. Przykręcimy do tej łaty, wyszlifujemy, pomalujemy i będzie bałwan stać na dworze. Bo jak widać, na śnieg nie zanosi się tym roku na święta. Kolejne święta będą bez śniegu, ale u wąsusia będzie stał chociaż bałwan. I bierzemy się do pracy. Dobra. Na początku przykręcimy sobie sznurek na środku, żeby zrobić okrąg. Tu sobie przykręcimy. Dobra. Kawałek sznurka. Tu zrobimy sobie pętelkę. Kurde. O. I gitara. Zobaczymy, czy mazak pisze. Słabo. Ale mam jeszcze taki ołówek. Nie, tu też. Kurde, nie wziąłem go chyba. Ale ten jest lepszy. I zrobimy sobie tak. Sprawdzimy tu, żeby wszędzie pasowało. I malujemy. O, teraz jest idealne. Dobra, odkręcamy sobie. I sobie to wytniemy. Gdzieś tu miałem makitę do cięcia. Jedno koło już naciąłem. Teraz zostało mi jeszcze drugie i trzecie i będziemy skręcać naszego bałwana. 6 tu desek zrobiłem, te największe koło, żeby bałwan był wielkości jak wąsuś, żebym miał z kim pić piwo. Tarcie jest trochę tempa i dymi się trochę z tej piły i tutaj aż siwo się robi. Nie wiem, czy na kamerze to jest widać, ale aż wąsusiowi w głowie się kręci. Ale jakoś daje radę.
Widzicie? Ten pajak, nie wiem co. Dobra, bałwan prawie skończony, jeszcze ostatnie koło, albo głowa, jak kto woli. Chyba z tego starczy. Sobie przyłożymy, jak to będzie wyglądać, do tego koła. To jest brzuch bałwana. Co tu jest? O. I teraz jest gitara. Trochę to wątpliwa nerwów kosztowało. Ten ostatnie koło. Ale jakoś zrobiłem to. Gówno. Mam wycięte już 3 koła. Dupę, brzuch, głowa. Jeszcze będę musiał wyciąć czapkę, ale to później. Teraz sobie przykręcimy do tej łaty. Łatę sobie już naostrzyłem, żeby później wbić w ziemię, żeby się nie przewróciło, wiecie, jak będzie wiało czy coś. Później sobie pomalujemy tego bawana na biało i jakieś guziki zrobimy czarne sprayem i będę miał kompana do picia w tym pomieszczeniu. Nie, nie, tak na serio, to on będzie stał sobie przed domem i będzie chociaż trochę świątecznie. Teraz bierzemy się za skręcanie. Tylko mam brzydkie wkręty, a mianowicie to nie są do drzewa, tylko do metalu i ciężko się je skręca. Ale jakoś wąsuś musi dać radę. Najwyżej później kupię inne wkręty i podokręcam to. Sobie będziemy robić takie małe przerwy. Żeby to jakoś wyglądało. Coś jest brudne. Wyczyścimy. Już trochę to przypomina za bałwanem. Tamtym roku robiłem choinkę, a tym roku robię bałwana. Trochę mniejszą dziurę. I ostatnia. I będzie gotowe.
postawimy sobie bałwana, żeby nie leżał już. Niech sobie trochę stoi. Zobaczymy, jaki będzie wysoki. Trochę mnie chłopak zdenerwował. Jak się wkurzę, to go kurde wysadzę z petardą później. I ostatnia, dwa kręty. No, już mamy skończone najgorsze. Teraz tylko jeszcze wyszlifuję go trochę i trzeba zrobić jakąś czapkę. I będzie bałwan gotowy. Teraz chwila przerwy. Łącoś idzie się napić i wracamy do roboty. Później. Nara. Jo. Bu. Teraz utniemy do bałwana jeszcze czapkę, bo chłopakowi brakuje. Mam tu jeszcze jedną deskę. Przetniemy sobie ją gdzieś tu. A to będzie góra czapki. Położymy sobie naszego bałwana, bo chłopak mówi, że mu słabo trochę. Dobra, bałwan jest gotowy. Teraz tylko trzeba go wyszlifować. Będziemy szlifować chyba na dworze, bo tu będzie za dużo kurzu. Tylko najgorsze, że na dworze pada, wiecie? Ale chcę go wyszlifować i dzisiaj chcę go pomalować. Kupiłem takie wkręty, dłuższe i mocniejsze, bo tamte trzymią, ale słabo. Sobie go wzmocnimy i będziemy bałwana naszego malować. Teraz to będzie trzymać, a nie. Musi być bałwan nasz mocny, bo przyjdą w nocy i go pobiją.
Jeszcze musimy zrobić jakieś ręce, żeby mógł się chłopak wbić. No i brawo, bateria rozładowana. A jechałem na miasto, mogłem naładować. Ale po co? Niech się ładuje. A my pójdziemy przez ten czas po drzewo. Pada jak skurczy byk. Dobra, tyle starczy. Albo to będzie nasza ręka. Tak przykręcimy. Nie wiem. Nie wiem, jaką rękę jeszcze zrobimy. Kupiłem takie dwa spraye białe i jeden czarny. Zanim się ta bateria naładuje, sobie coś zjemy. Smacznego, dziękuję. Dobra, bateria się chyba naładowała. Mamy już dwie kreski, więc powinno starczyć. Teraz to ma powera, ma kita. Teraz głowę trzeba mocno przykręcić, żeby mu nie odpadła. Piszcie w komentarzach, jak chłopaka nazwać. Jakieś imię trzeba mu wymyślić. No i gitara. Trzeba coś wymyślić, żeby on jakoś stał. Może postawimy sobie go w tym rogu. Popatrz. Jednej deski nie przykręciłem. Thank you.
bałwan niegotowy, a już się psuł. Tak się chłopak prezentuje. Wyszedł ogromny, że tak powiem. Jest większy ode mnie, bo nawet o sufit haczy. Pomalujemy i będzie wyglądał zarąbiście. Dobra, teraz będziemy chłopaka malować. Mamy taki biały spray. I będziemy go malować. Trochę sabo kryje, ale dobrze, że kupiłem dwa. Teraz pomalujemy czapkę. Głowę zakryłem, żeby chłopaka nie pomalować. Dobra, pomalowałem bowana na biało, czapkę zrobiłem czarną. Ale że tak tutaj śmierdzi, to muszę dać sobie spokój. Jutro zrobimy chłopakowi guziki, jakieś oczy i te ręce, żeby mógł się chłopak jakoś bić. Guziki zrobimy, jakiegoś drzewa, wytnę po prostu takie krążki, przykręcę, pomaluję i będzie jak talala. Teraz wąs już stąd ucieka, bo tu capi sam lakier. Aż mi się w głowie kręci. Nara.